Drugiej z rzędu porażki przed własną publicznością doznali w minioną sobotę piłkarze KSZO 1929. Aktualny lider czwartej grupy trzeciej ligi po słabym meczu uległ zespołowi Karpat Krosno 1-3. Losy tego pojedynku rozstrzygnęły się w ostatnim kwadransie meczu. W 75. minucie gry prowadzenie gospodarzom po pewnie wykonanym rzucie karnym dał Rafał Gil. Pomarańczowo-czarni z prowadzenia cieszyli się jednak tylko 3 minuty. Po niefrasobliwości w liniach defensywnych gospodarzy wyrównał Jakub Modrec. Już w doliczonym czasie gry podopieczni trenera Dariusza Pietrasiaka stracili jeszcze 2 bramki i punkty niespodziewanie pojechały do Krosna. Listę strzelców podpisali Patryk Pelc oraz Dawid Cempa. Zadowolenia z kompletu punktów nie krył szkoleniowiec gości, 18-krotny reprezentant Polski Adam Fedoru. I to były chyba 15 minut, które jakby zbudowały nowy zespół. No, pokazaliśmy ogromne zaangażowanie, pokazaliśmy, że można połączyć umiejętności z charakterem i zdobyliśmy 3 bramki, dlatego gratuluję niesamowicie zespołowi. Myślę, że narodził się nowy zespół i po tych problemach, które mieliśmy na samym początku, na jesień tamtego roku, myślę, że teraz już zdecydowanie jesteśmy zespołem, który potrafi wygrywać nawet w tak trudnej sytuacji, bo ponieważ jak wszyscy wiemy i KSZO przegrało mecz, my przegraliśmy z Awią Świdnik, więc to był taki bardzo prestiżowy mecz dla jednej i dla drugiej drużyny. Bardzo się cieszę z tego względu, że to naprawdę był niesamowicie trudny mecz. Presja na jednej i na drugiej drużynie była duża, może na nas troszeczkę mniejsza, ale jeżeli chodzi o umiejętności i charakter i to, co pokazaliśmy na koniec, że jesteśmy zespołem już z pewną klasą i dlatego bardzo, bardzo dziękuję zespołowi za to, co dzisiaj pokazali. W zdecydowanie gorszym nastroju występ swoich podopiecznych komentował trener zespołu gospodarzy. Nie tak sobie to zakładaliśmy, bo liczyliśmy, że ten mecz wygramy i zdobędziemy 3 punkty w Ostrowcu, jakże nam potrzebne w walce o awans. Niestety tak się nie udało. Strzelamy na 1-0, wszystko wydaje się już, mamy pełną kontrolę na boisku. Wiadomo, 1-0, rzut karny, wszyscy myśleli, że już jest praktycznie po meczu. Nagle szybko stracona bramka, później druga, no trzecia to już wiadomo, konsekwencja tego, że bramka wszedł na stały fragment gry, 3-1. Nie wygląda to rewelacyjnie, ale jest 2 tygodnie teraz przerwy, mamy pauzę, myślę, że podniesiemy się i pokażemy duży charakter i zaczniemy od następnego meczu wygrywać i grać tak, jakby sobie to wszyscy życzyli. Czyżby ostrowiecki trzecioligowiec zbyt szybko został awansowany do wyższej klasy rozgrywkowej? Po tych 3 meczach wszyscy już okrzyknęli nas, że my już awansujemy. Ja mówiłem od początku, że tych meczów jeszcze jest multum i wiadomo, wszyscy by chcieli po 3 meczach, żeby szybko, łatwo i przyjemnie osiągnąć awans. Wielu zawodników mówiło, że my jak najszybciej chcemy. Ja mówiłem, że ta liga jest wyrównana, są mocne zespoły i trzeba zachować olbrzymią pokorę w tym wszystkim, bo dopiero po meczu, czy po sezonie, czy po rundzie dopiero się pokazuje, jak się wyglądało w całym sezonie, bo jeszcze nikt po 3 meczach nie zdobył Mistrzostwa Polski, czy nie zrobił awansu i po 5 również, także jeszcze zostało 11 kolejek i w tych 11 kolejkach trzeba grać w każdym meczu o zwycięstwo i mam nadzieję, że tak będzie. W 2 ostatnich meczach ostrowczanie stracili aż 5 goli. Czy ostrowiecki szkoleniowiec nie myśli o powrocie na boisko? Różnie może być, myślę nad tym, ale wierzę w tych chłopaków, bo w 3 pierwszych meczach nie straciliśmy bramki. Wtedy nikt nie mówił, że straciliśmy 5 bramek w 2 meczach. Wiadomo, że ostatnie mecze wszystko pokazują, że to nie wygląda w naszym wykonaniu jakoś rewelacyjnie i będziemy na pewno ciężko trenować to, żeby zadowolić siebie samych, działaczy i całe ostrowieckie stosunki. Mimo porażki KSZO 1929 w dalszym ciągu jest liderem tej klasy rozgrywkowej. W następnej serii pojedynków zespół ze Świętokrzyskiej pauzuje i z pewnością jego przewaga nad drużynami z zapleców raczej zmaleje. Kolejne spotkanie pomarańczowo-czarni zagrają w Tarnowie z miejscową Unią. W Ostrowcu ekipa Darka Pietrasiaka zaprezentuje się ponownie dopiero 22 kwietnia w meczu z Orlętami Radzyń Podlaski.